Są ludzie, ich potencjał, ich kreatywność, ich przedsiębiorczość. Natomiast charyzma polega na tym, że ludzie nastawiają się na bezkrytyczne postępowanie zgodnie z wymaganiami lidera, który uchodzi za takiego charyzmatyka, który ma wyjątkowe cechy umysłu i charakteru, i wobec tego, Słabnie chęć przeciwstawiania się mu, krytykowania go, prezentowania własnego stanowiska. Najlepsze, co możemy zrobić, to podporządkować się szefowi, bo on wie najlepiej, jak wybrnąć z tej sytuacji. No więc to jest oczywiście groźne, ponieważ znaczna część potencjału organizacji jest w ten sposób marnowana, a nie zawsze lider, jest alfą i omegą w każdej sprawie i prowadzi we właściwym kierunku. No, odchodzi się od dłuższego czasu. Właściwie od połowy XX wieku już jest taki kierunek, taki nurt, który nazywa się humanistycznym i w którym zwraca się właśnie uwagę na konieczność rozwijania potencjału pracowników i wykorzystywaniu tego potencjału. W związku z tym autokratyczni przywódcy są krytykowani, sami się zresztą do tego dzisiaj nie przyznają, chcą uchodzić za demokratów, chociaż mają takie tendencje bardzo często. Ale właśnie takim wyjściem dla ludzi, którzy mają taką silną chęć przewodzenia, jest ten mit charyzmatycznego lidera, który w przeciwieństwie do autokraty nie wywołuje posłuszeństwa poprzez wzbudzanie lęku, poprzez karanie, ale wręcz przeciwnie, to posłuszeństwo zyskuje poprzez no, prezentowanie jakichś swoich bardzo sympatycznych cech, uległość. Podwładnych zyskuje poprzez ich uwodzenie, prawda, taką migrację, prezentowanie siebie z jak najlepszej strony. No ale efekt jest ten sam, efekt jest ten sam, to znaczy marnotrawstwo potencjału pracowników. Tym razem nie dlatego, że nie są dopuszczani do głosu, ale dlatego, że wcale nie chcą mieć cokolwiek do powiedzenia, ponieważ ślepo wierzą swojemu liderowi. Więc to określenie, które się nieraz stosuje, że dobry kierownik to taki, za którym ludzie pójdą w ogień, jest zupełnie fałszywe. Dobry kierownik to taki, który występuje trochę w roli nauczyciela, który uczy podwładnych wykorzystywać swój potencjał i rozwija ten potencjał. To jest właśnie kierownik racjonalny, który nie jest charyzmatycznym liderem, ale jest skutecznym. Kierownikiem w tym sensie, że wdraża taki partycypacyjny styl kierowania. Tak, dlatego że no sam Maslow zresztą podkreślał, że samorealizacja jest zbiorem kilku elementów. Po pierwsze jest to autonomia, prawda, czyli pewna krytyczna postawa wobec. Wzorów kulturowych, które w otoczeniu występują. Jest to spontaniczność zachowań, jest to kreatywność, no jest to także pewna podatność na przeżywanie stanów mistycznych nawet. <laughs> Otóż to wszystko bardzo trudno osiągnąć w organizacji, wręcz niemożliwe. Organizacja nakłada jednak pewne, pewne ramy ograniczające swobodę działania, więc autonomię, kreatywność, spontaniczność. W organizacji można osiągnąć stan zadowolenia, prawda? że osiągnęło się jakiś sukces, że ma się prestiż w środowisku zawodowym czy szerzej, że się dobrze zarabia. No to są oczywiście czynniki, które sprzyjają zadowoleniu. Niewątpliwie takim czynnikiem jest zwiększanie swobody decyzyjnej pracowników. I w tym kierunku współczesne rozwiązania organizacyjne zmierzają. Natomiast jeżeli się powiada, że organizacja obiecuje możliwość samorealizacji, no to oczywiście jest to, jest to, yy, no, jest to obietnica bez pokrycia. Tak, tak. To zależy oczywiście od rodzaju organizacji, od rodzaju pracy, od wymagań, które są stawiane no, są. Prace są zawody, gdzie jest wymagana daleko idąca samodzielność. Ale i tutaj mamy do czynienia jednak z pewnymi ograniczeniami. No, mam na myśli chociażby naszą instytucję, tak, prawda? Uniwersytet. uniwersytet, tak. No tak, ale na przykład mhm. przy, 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 przykładanie do wszystkich miały Oczywiście, tak, że przy, tak. Dania z samodzielności. Oczywiście naukę można uprawiać w różny sposób, niekoniecznie dużo publikując, prawda? Yy, można. W, yy, Zajmować się przede wszystkim zgłębianiem pewnych, pewnych zagadnień, pewnych spraw, co daje dużą satysfakcję i koniecznie musi to znajdować wyraz w licznych publikacjach. Kultura organizacyjna to stosunkowo nowy, można powiedzieć, przedmiot zainteresowań, chociaż już mniej więcej od połowy XX wieku. W nauce o zarządzaniu pojawiały się te elementy zainteresowania pewnymi wzorami myślenia i zachowania, które funkcjonują w społecznościach organizacyjnych i niewątpliwie mają wpływ na, na to, jak ta organizacja funkcjonuje. No, obecnie mówi się dość powszechnie, że jest to jeden z podstawowych elementów, którym powinien się interesować każdy kierownik, każdy przywódca organizacyjny. I to nie tylko dlatego, żeby mieć wpływ na te wzory kulturowe, bo nie jest to łatwe, ale choćby po to, żeby zdawać sobie sprawę, jakie wzory funkcjonują w społeczności jego podwładnych, i w związku z tym, na co może liczyć, a na co nie, jeśli chodzi o realizację pewnych zadań, sposoby realizacji, formułowanie pewnych celów, które no w jednym środowisku mogą być bardzo mobilizujące, a w innym zupełnie demobilizujące. Prawda? Więc choćby z tego względu warto interesować się kulturą organizacyjną, badać tą kulturę, żeby wiedzieć, jaki są, jakie są, jak jest kontekst funkcjonowania organizacji. Społeczno-kulturowy. No nie cywilizacja jest chyba szerszym pojęciem. To już pan profesor jest bardziej zorientowany w tym, bo obejmuje również różnego rodzaju wytwory materialne, prawda, i konsekwencje posługiwania się nimi w życiu codziennym. Natomiast tutaj chodzi przede wszystkim o stosunek ludzi do rozwiązań organizacyjnych. Do władzy organizacyjnej, do współpracy, do klientów. To są właśnie te wzory kulturowe, które określa się mianem kultury organizacyjnej, czyli stosunek ludzi do organizacji, który no jest wynikiem jakichś długoletnich często doświadczeń, wzajemnych interakcji, no także w stylu kierowania. No, mam, mam obawy. Mam obawy właśnie wynikające z tego, że może być ingerencja no, środku władzy zewnętrznych w stosunku do Uniwersytetu, że to daje takie możliwości.